No, a my tym samym teraz robimy pierwsze zadanko, czyli tłuczemy wszystko, co nam napadnie pod topór. Więc także, o, martwa łotrzyca. Tak, myślę, że z 2 godzinki spokojnie będę nagrywał za każdym razem. Wydaje mi się, że tak, odcinki będą po 20 minut. Zresztą, jeśli tak, to już oglądacie pewnie drugi odcinek, bo widzę, że już 24 minuty nagrywam. Więc tak, wiadomo, to jest na razie wszystko łatwiutkie. Uwierzcie mi, że z czasem będzie i lud goleą, i będą inne potworki, co jest też zarąbistą rzeczą. Nie ma tu monotonności, wszystkie lokalizacje są inne. O, mamy tutaj jednego bossa, mini bossa bynajmniej, aczkolwiek nie jest taki mocny. Musimy zażyć sobie jedną miksturkę. O, ty kurde. Dobra, coś wypadło, ale teraz nie ma trochę czasu. Po prostu wiecie, mocniejszy z takich zwykłych bossów. Po prostu jest zaznaczony na inny kolor i tyle. Kaptur, troszeczkę złota wypadła. Nie chcę mikstury leczenia. Oczywiście nie mogę znaleźć żadnego zwoju identyfikacji. Zwiększona wytrzymałość. Okrzyki. Użyj nareszka zabitych potworzy, by znaleźć mikstury. Mikstury zbytnio nie są aż takie potrzebne, jeśli mam być szczery, bo mikstury się kupuje i tak dalej. Nie jest to dobre. Okrzyki wydaje mi się ogłuszają trochę i osłabiają, ale odrzucenie. Potężny cios, który zadaje poważne obrażenia, jeden rzuca. Dobra, to jest dobre. Tutaj podwójne uderzenie. Kiedy używasz dwóch broni, pozwala zaatakować dwóch wrogów lub jednego dwukrotnie. I to jest bardzo dobre, bo to jest normalnie zarąbiście wygląda w użytku z właśnie toporami, więc. Więc tak, na razie weźmy sobie tak do tych mistrzostw toporów iść tak do 5 może. Dajmy teraz troszeczkę do skuteczności, żeby aż tak się nie zamachiwał. O, zostały jeszcze 2 potworki i skończymy już całego naszego questa pierwszego, a tutaj są ostatnie. Yeah! Oczywiście teraz powinniśmy... Są bezpieczne! Przynajmniej przez jakiś czas. Nie mówiąc już o tym, że te dubinki w tej grze są stu boskie. Zresztą tak jak w większości gier z Blizzarda. Więc tak to właśnie jest. Musimy teraz wrócić do Akary po nagrodę, więc uczyńmy to. Na chwileczkę zajdziemy tam do domku, sprzedamy te różne rzeczy i będziemy szukać kolejnych. Pokażę wam od razu ten punkt teleportacji. I od razu zobaczę, gdzie, jaka pierwsza jest lokalizacja z tym punktem, bo chciałbym je też wszystkie znaleźć, żeby mieć potem bardzo łatwy dostęp do dostania się. Już widzę, że na oko będziemy mieli lepszy kaptur. Udało ci się oczyścić się, tak? O właśnie, i teraz dostaliśmy na przykład opcję resetu i atrybuty umiejętności, oczywiście co zostawię na kiedyś tam indziej. Kaptur 5 plus do energii. Zwiększamy sobie miejsce na kolejne wytrzymałe. Dobra, na razie chodzi mi o obronę. Tu masz puklesz obrona 4, 4 jest identyko to samo. Zobaczmy też tą zbroję. Odporność na trucizny, odporność na ogień i trucizny słabsze. Berło za 2500, co jest bardzo fajne. To paladyna nie mam, no ale mówię wam, berło, paladyna to jest coś. Mamy jedyny pierścionek pierwszy, to niech sobie będzie. Sprzedajmy. Kurczę, nie, to sprzedawało się. Chwila. Altem? Nie. Tabem? Nie. Dobra, mniejsza o to. Ale wiem, że się sprzedawało jakoś szybko rzeczy. Aczkolwiek to nie jest takim problemem, bo zbyt dużo tych i tak rzeczy nie mamy. Okej, dostaliśmy jeszcze plus jeden do umiejętności. Mistrzostwo w rzucaniu. Tylko teraz tak, o. Tu mamy zwiększoną szybkość, w co też będę dawał raczej, co tu potrzeba. Wymagany poziom 12. Poziom mamy na razie 4. Więc jeszcze chwilę poczekamy. Odrzucenie. Odrzucenie na razie nie. Krzyki. Też nie. Dobra, dajemy na razie w tym władaniu. I idziemy, proszę ja państwa, kupić sobie jakąś lekszą zbroję, aczkolwiek czekajcie, bo nie mamy kolejnego questa. Moje zwiadowczynie właśnie doniosły mi o potwornościach dziejących się na cmentarzu klasztoru.
Widocznie Andariel nie wystarcza już chęć odbierania nam życia. Krwawa Orlica, jedna z naszych najwspanialszych głównodowodzących w bitwie przeciwko Diablo pod Tristram, została skalana jako pierwsza. Odnajdziesz ją teraz na cmentarzu klasztoru, gdzie zmienia naszych zmarłych w zombie. Nie można dopuścić do takiej profanacji. Jeśliś prawdziwie po naszej stronie, pomóż nam ją zniszczyć. Dobra, proszę was, drugi quest. Musimy zabić krwawą orlicę, która jest na cmentarzu w pobliżu zimnej równiny. Dobra, nie ma sprawy, tak, zajmiemy się tym. I to jest właśnie punkt nawigacyjny, o właśnie. Zimna równina będzie pierwszą lokacją, w której taki punkt oto możemy znaleźć. Ale pójdźmy na chwilę do Charcy. Nie wiem, na razie raczej mnie nie chcę tutaj. Czy to już jest ten czas walić na dwa topory? Chwila. Ale to jest od 3 do 8 jednoręczna. To jest jednoręcz. Kupimy na pewno ten. Dobra, dobra, jest już jeden. Ten jest dwuręczny, więc 6 do 11, znaczy 4 do 11, przepraszam. I tu ten jest na pewno gorszy. Tego kupimy, pukle sprzedamy i będziemy lecieć na dwa toporki. Zbroje, przydałoby się jakiś pas lepszy, więc kupmy ten. Jakieś takie, wiecie, dobra, wywalę tego. 20 tego, szyszak 8. Dobra, kupimy sobie szyszaka jeszcze. Rękawiczki. Teraz jakoś mniej więcej wyglądamy. Buty. Butów widzę, że nieporządnych ty tu nie masz. Ale masz jakieś szybsze odzyskanie równowagi, poprawiają obronę i obronę 4. Więc na razie to musi nam wystarczyć, bynajmniej. Naprawmy sobie od razu. Oczywiście troszeczkę złota, że tak powiem, mniej mamy. To jest logiczne. Także dajmy do depozytu. Ogólnie tu możemy dać 2,5 miliona złota. Jeśli mamy 4, nigdy do takiej sumy nie doszedłem, więc na złoto zawsze było miejsce, aczkolwiek tutaj już były problemy z runami itd., itd. Dobra. Twoja obecność jest dla mnie zaszczytem. I teraz zobaczymy, jak będzie lecieć na dwa... na bronie, na dwa toporki. Oczywiście już ten ma lepsze buty. Dałem też troszeczkę tyłka, bo nie zauważyłem. Okej. Okay. Dobra, nie, na razie starczy, bo tu nie ma co tak szaleć. Teraz zobaczmy, czy jest coś takiego właśnie mistrzostwo w władaniu, krytyczny następny poziom, na krytyczne trafienie. Dobra, ale czy jest coś, żebyśmy mogli dawać na podwójne uderzenie? Bitewne, wszystko tak dalej, skok. Odskoki, odskoki, nie odskoki. Dobra. Jesteśmy bardzo dobrzy, bynajmniej robimy tak tą postać pod różnego... O kurde. Pod różnego rodzaju toporki, tak? Więc władanie toporami. Więc mam teraz atak 50... Chwila, zobaczmy jeszcze tak na szybciutko. Życie, atak. Prawą rękę to... Że tak powiem, tu jest kalectwo, tu jest śmierć, nie? Także jakby się to nie patrzeć. Dobra, prawą rękę mamy mocniejszą niż lewą. Zręczność i tak dalej. Dobra, no to idziemy na tą całą zimną równinę, szukamy punktu nawigacyjnego i nawalamy z dwóch toporków. Przydałoby się. Co to było? Czego tak się zapisz? Ja go nie na tym trafiłem, lol. O ty kurczaczek. Już mi się podoba. Już mi się podoba, bo naprawdę barbarzyńca. Znaczy, ja powiem wam tak, według mnie, bo to każdy mógł w to grać, każdy ma taką inną taktykę i inne zdanie po prostu. Według mnie barbarzyńca najlepszy jest na dwie bronie, w lewej i w prawej ręce trzyma i topory. To jest według mnie. Drugi, o pierścień. Drugi to jest barbarzyńca, który jest bardzo, bardzo silny. Daje cię bardzo mnóstwo skuteczności w ataku, bo ma broń jednoręczną. Zasuwa w takim kafarze. Kafar to jest taki potężny młot, który jak walniesz, to jest kiamogiła, ale najpierw trzeba celować i być silny. Jak dla mnie,
Najlepszy to jest właśnie podwójna broń, lewa, prawa ręka i topory. Dobra, mamy kolejne tego. Kolejny domek, w którym nic nie ma. No nic, ale... O, mapka, patrz. Jest po prostu to przepiękna rzecz. Widzicie, powolutku idzie paseczek, idziemy ciągle do przodu, byleby kolejnego levela tam wbić. O, i mamy pierwszy punkt nawigacyjny, dzięki którym zademonstruję, możemy się tepać po różnych lokalizacjach. No w tym przypadku tylko możemy wrócić, jeśli nam na przykład zabraknie, powiedzmy, zwojów portalu. No możemy po prostu wrócić do domciu takimże sposobem. No. Także ja się, kurczę, tak właśnie rozgaduję. Ale przynajmniej coś robię. O. Zwój miejskiego portalu. No widzicie, teraz nie trafił raz, nie? Z kolei jak raz już trafi, to już jest elegancko. Ognista kula, i dobra. Ognista kula, o ile się nie mylę, jest to broń czarodziejki. Ale zaraz jeszcze sprawdzę dla pewności. Tylko... dobra, niech oni już sami przyjdą. Tak, dla czarodziejki. Dokładnie. Coś się jednak kojarzy. Uszkodzony przed. Także, o ile dobrze pamiętam, z najlepszych kamieni szlachetnych, tych wszystkich klejnów i tak dalej, znaczy się inaczej, bo są w tej grze runy, czyli takie, no wiadomo jak runa wygląda, no kawał kamienia wrzeźbiona, daje tam umiejętności i tak dalej, i tak dalej. W jakiś tam wzorek wrzeźbiona właśnie. Są też kryształy różnego rodzaju, ametysty, brylanty, szafiry. No i o, już mamy kolejnego bossa, widzieliście? Znaczy kolejnego przeciwnika, boss to nie był, ale kolejnego potworka. Topazy właśnie jeszcze są, które mają różne tam bonusy. O ile już pamiętam, chyba ametyzm dawał. Znaczy pewny nie jestem, ale dawał chyba skuteczność ataku. Albo brylant. Nie wiem. Znajdziemy pierwszego, to zobaczymy. Coś wypadło. Dobra, tu już mamy kolejną lokację, więc tutaj jest pewnie na cmentarz już. Także widzicie, skuteczność jest bardzo, bardzo potrzebna, bo tak czasami nie trafia, że to jest głupie. Chodź, chodź, chodź. Ogniste kule, jak się dobra trafi, to nawet troszeczkę powiem wam, że kosztują. Dobra, teraz zobaczmy, czy tu jest na jakąś inną lokalizację, na dalszą, czy już na cmentarz. Kamienne pola. Nie, nie, to jest już dalej. To już są kolejne questy, kolejne przygody i tak dalej. Dobra. Poczekajmy, niech on sobie troszeczkę oddychnie. A my za ten czas porobimy troszeczkę porządków, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Dobra. Coś w tym stylu może. Okej. Dobra. Lecimy dalej. Tu jest jeszcze jakiś kamień. Lekka mistra many. Nie potrzeba. Tu jest chyba. Albo i nie. Ale jeszcze musi być tu jedno przejście od razu na cmentarz. I od razu prowadzący do krwawej orlicy. Czyli do tej niedobrej, co tam Andariel ją przekusiła w tej historii, co opowiadała nam. O, amulet. Właśnie Ankara. Dużo się paskucze tu zrobiło. Oczywiście trzeba te szamany na samym początku zabijać, bo one ożywiają te małe gówniarze. Na przykład tu jest jeden szaman. Chodź, 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 chodź. Dobra. Co idzie przeciw jak siekiera? Znaczy no, bo to jest w sumie siekiera. No gdzie się kryjesz, kurczflek, ty druidzie jeden mały? Gdzieś tutaj słyszę, że stoisz. Gdzieś na obrzeżach, patrzysz, dowodzisz. O, tu jesteś, ty szamanie jeden, nie umarł. Padł, no. A zresztą to... Lecz
też to samo. No to jest coś pięknego. Przecież oni idą normalnie jak po jakiejś taśmie. Pyk, pyk, pyk. Tu chyba był, nie? Nie. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Małe stworki. Dobra, dajemy znowu odpocząć. Trzeba będzie chyba kurczwek na początku troszeczkę dawać. Dać się zakupić troszeczkę miksturek wytrzymałości, które właśnie działają tak jak te kapliczki, że można dłużej biegać. Taki błękitny tutaj pasek jest wtedy. O, tu jest szama. A ty, o, jest akurat. Dobra. No chodź, 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 uciekaj, uciekaj, chodź, chodź, chodź. Dobra, przejdźmy tutaj, żeby już mieć całą jasność, wszystko obrysowane, pięknie. Dobra. W ogóle ta muzyka w tym diamencie jest cudowna, to jest klasyk i tyle, co ja bym sobie mówił. Buty dobrej. O, jest napuszczony ametyzm. I zaraz zobaczymy, co daje. Coś tu jest, tylko złoto. Dobra. Ametyst. Daje w obronę i w siłę i skuteczność ataku. Tak jest, o to mi właśnie chodziło. Dobra, czyli już mamy jasność. Chwila. Napijmy się miksturki, jeszcze tak na szybko. Widzicie, czasami trzeba się nachodzić, a czasami wystarczy pójść od wejścia do danej lokalizacji w prawo. Na przykład teraz musimy okrążyć cały ten teren, a wystarczyło pójść na przykład właśnie w prawo, czyli do góry. Jakby. Zależy tam od punktu widzenia. I już byśmy byli na tym cmentarzu, bo akurat to jest już przejście na cmentarz. Ale dobra, zanim dojdziemy, wiadomo, ja lubię mieć wszystko obrysowane, więc przejdziemy się szybko. Zaraz kolejny poziom, pragnę zauważyć. Co tu mam za kapliczkę? Życia. Dobra. Dobrze, 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 dobrze. Od razu do szamana. O! I to jest bardzo tutaj fajne, bo są takie mini obozowiska. O! Mini obozowiska, gdzie jest strasznie dużo pieniędzy i dużo expa chodzącego jeszcze. A propos, kolejny level, chyba już z piąty. Oczywiście na początku idzie strasznie szybko, ale uwierzcie mi, że na przykład już 30-40 wybija się mozolem. Nie mówiąc już o 99, bo takiż, że jest ostatni. No chodź, 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 ja się tutaj będę uzdrawiał, ty. Na razie idzie po całej myśli, jeszcze ani razu nie zginąłem. A zresztą to już by był wstyd, jakbym już zginął. Szarfa. Skórzana zbroja, dobra. Chodźmy do naszych tych, naszego NPC-ta Akary. Sprzedajmy to. Czekajcie, to muszę znaleźć jakoś. Nie to R, nie E. Nie to. A propos, W to się zmieni. Dobra. O, kontrol. Dobra. Prawym kupujemy od razu, a kontrolem wywalamy. Okej, okay. Maksymalna trzymałość nie jest mi potrzebna. No to jest pierwszy amulet, który daje na... Odporność na błyskawicę maksymalną pewnie się przyda. Zaszkodzić to nie może. Mamy kolejnego pierścionka. Dodatkowe złoto od potworów. Szczerze nie jest aż tak potrzebny na razie. Jakoś daje radę. Dobra. Skończyły mi się klucze, więc trzeba będzie sobie kupić. To sprzedamy. Troszeczkę miksturek nakupujemy. Dobra, jest pięknie. Teraz na szybko kupimy sobie jedną taką, widzicie, że tak powiem, to jest księga identyfikacji. Nakupujemy troszeczkę tych zwoi, żeby móc na bieżąco sobie identyfikować dane przedmioty. Oczywiście to jest do czasu, bo z czasem będziemy mieli, tak jak mówię, tego Descartes'a Kane'a, który będzie nam za darmo identyfikował, znaczy się za darmo. No my go uwolnimy i dlatego. Dobra, poszło troszeczkę maksymalnego tam damage'a. Dobrze, dobrze. Przejdźmy się, może coś jeszcze mają na przykład do kupienia. No to pohandlujmy. Powolutku, po cichutku. Zbroja na razie nie zostanie, bo zbieram na taką fajną. Kolejną zbroję to chyba kupię w Glut Goleon. Czegoś ci trzeba? Bo tam będzie... Znaczy, powiem wam tak, największy przeskok, jeśli chodzi o ekwipunek, o zbroję i tak dalej,
Jest chyba w Kuras. Z Ludgolem do Kuras. To jest trzeci akt. Tam są takie fajne platynowe zbroje. Rzuca zaklęcia na zwiększenie obrażeń. Dobra. Maksymalna obrażeń. Czyli to jest... Czyli... Dobra, zmienimy sobie. Zawsze tam jakiś bonusik. Zbroja. O! 13 obrona. Okej, bierzemy. Dobrze, dobrze. Bardzo mi się cieszy. Okej. Znaczy ja tak, że tak powiem, systematycznie, tak odruchowo naprawiam przymioty, jeśli jestem w tym. O jakiegoś tam cieśli. Taki po prostu nawyk, bo ja będę wiedział, kiedy mi się to wszystko będzie tam niszczyć, bo pokażę tutaj taki schemacik takiego naszej postaci z podświetloną jakimś tam kolorem, częścią właśnie wyposażenia, bardzo, bardzo już rozwaloną, więc co się da wyczuć. O, jakiegoś czara rzuciłem. No chodźcie, chodźcie, expo. No chodź, 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 co się boisz? Ojej, jak ja nie lubię. Zamiast stać i walczyć, to patrzcie, jak uciekałem, cwaniaki. Zresztą, jakbyś nie patrzeć na gadać dużo nie muszę, bo naprawdę ten cały klimat, ta muzyka i te dźwięki oddają, mówią same dla siebie, więc... Zawsze jakieś dla mnie ułatwienie. Dobra, przejdziemy oczywiście dookoła. I zapomniałem, oczywiście Cytrus zapomniał kupić miksturki wytrzymałości. Przedmiot eteryczny. 20, o czekajcie, 20, 3 do życia. Odporność na ogień, tu masz na ogień tego, czyli to jest słabsze. I to pewnie berło też być troszeczkę warte. Właśnie, po ile stakują się 12? Dobrze, dobrze, dobrze. Fajnie sobie przypomnieć. A przejdźmy się dróżką. Dróżką tak czy jak wszędzie dojdziemy. Kolejne takie zbiorowisko wierzących. O! I to kolejna studnia. Jak się napijemy wody, to od nowa mamy jakby wytrzymałość. Też bardzo fajna rzecz. O! Nie dotknąłem go, czyli tamten topór coś daje. Znaczy coś, no ja wiem co, no tam było, że jakaś szansa na rzucenie zaklęcia, który właśnie zabija danego potworka. Dobra. Przejdźmy się tutaj, wszystko, żeby mieć mniej więcej obrysowane. Tak czy jak będę musiał iść tą dróżką, żeby... Tak o, pyk, 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 żeby dojść na kamienne pola.